Lokomotywa Gama 111EB, wagony Sandeka oraz wagon sterowniczy 316B. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy Państwa zaprosić na wycieczkę i zapoznanie z wagonem typu Pushpull, wyprodukowanym przez PESA Bydgoszcz, nasz pierwszy pociąg piętrowy w 100% wyprodukowany w Polsce i jeżdżący dla Kolei Mazowieckich od 2015 roku. Lokomotywa Gama jest lokomotywą elektryczną wyposażoną w 4 silniki trakcyjne oraz 2 przekształtniki wysokiego napięcia. Każdy z silników jest zasilany osobnym falownikiem. Jeżeli chodzi o kształt kabiny, jest ona dosyć charakterystyczna, czy może całej lokomotywy jest ona bardzo charakterystyczna. Drugiej takiej w Polsce zapewne nie uświadczymy. Jeżeli chodzi o podstawową budowę, jest lokomotywą czteroosiową, wyposażoną w 2 kabiny sterownicze. A teraz zobaczymy, jak wygląda kabina lokomotywy. Jesteśmy teraz w jednej z 2 kabin sterowniczych Gama i chciałbym Państwu przedstawić pokrótce, jak wygląda pulpit maszynisty, jak tą lokomotywą w ogóle się steruje. Naprzeciwko maszynisty znajduje się ekran, na którym mamy dostępny prędkościomierz oraz wskazowania wszystkich falowników i silników, jak to wygląda pod względem prądowym. A także po prawej stronie znajduje się ekran diagnostyczny, który jest zespolony z rejestratorem firmy Telok. Dlatego też każda awaria, usterka jakiegokolwiek z podzespołów znajdujących się czy na lokomotywie, czy na wagonie sterowniczym jest rejestrowana pod względem miejsca oraz godziny wystąpienia, co pomaga potem w diagnozowaniu wszelkich usterek, które wystąpiły na szlaku. Po lewej stronie znajdują się 2 ekrany, jeden od kamery zewnętrznej oraz drugi od rozkładów jazdy. Z przodu mamy dostępny nastawnik jazdy, którym zadajemy moc, a także możemy nim hamować elektrycznie, samą dynamiką, oddając energię trakcyjną do sieci. Po prawej stronie znajdują się dźwignie hamulca zespolonego oraz hamulca dodatkowego. Lokomotywa jest również wyposażona w hamulec sprężynowy, który jest zaciągany za pomocą przycisków znajdujących się na pulpicie. Z lokomotywy oczywiście maszynista ma również możliwość sterowania drzwiami i wysuwaniem schodków, a także sterowaniem piasecznicą, która pomaga w rozruchu w razie trudnych warunków atmosferycznych, jakie mogą wystąpić. Dodatkowo mamy tutaj taki panel środkowy całego pulpitu, na którym zabudowane jest radio produkcji Kolibera. Jeżeli chodzi o manipulator radia, znajduje się on z prawej strony, tak żeby maszyniście wygodniej było do niego sięgać w momencie sterowania. Jest on zawieszony tutaj. Poniżej radia znajduje się sterownik do ustawiania relacji pociągu oraz do sterowania całym systemem informacji podróżnych, a także przyciski, które służą do oświetlenia wagonów. Bardzo ciekawe, czyli oświetlenie sprzęgów, które pomaga nam w trakcie prac manewrowych, jakie wykonujemy na lokomotywie, a także od ogrzewania podnóżka oraz załączania klimatyzacji w kabinie maszynisty. Z lewej strony znajduje się oczywiście fotel pomocnika, o czym nie wspomnieliśmy. Lokomotywa jest przystosowana do prowadzenia pociągów z prędkością do 160 km na godzinę, dlatego też na większości relacji, na których ten pociąg się porusza, m.in. na Radomiaku, który jeździ centralną magistralą kolejową, jest on zawsze w obsadzie dwuosobowej, także ten fotel jest zapełniony w tej relacji. Pomocnik ma dostęp do podstawowych rzeczy, do syreny na pociągu, a także do przycisku hamowania awaryjnego, który poza tym, że rozłącza wyłącznik szybki, czyli zabezpiecza wszystkie elementy układu tutaj sterowania, dodatkowo opuszcza pantografy, co zapobiega w trakcie jakichś usterek jego złamaniu czy uszkodzeniu. Z boku, zarówno od strony pomocnika, jak i maszynisty, znajduje się pulpit manewrowy, stosowany tylko i wyłącznie do jazd po sekcji. Służy on do sprawnego i łatwego poruszania się, gdy maszynista musi po prostu stać i obserwować sygnały ręczne podawane przez innych pracowników. Na ścianie za plecami, na którym, miejscu, na którym siedzi pomocnik, znajduje się panel do sterowania
lokomotywą. Do jego uruchamiania jest tutaj przycisk od załączania oraz wyłączania baterii, a także od wprowadzania lokomotywy w tryb parkingowy, który jest odpalany w trakcie pobytu lokomotywy na sekcji. Poniżej znajduje się jedno z udogodnień, jakie maszynista ma na postoju, to znaczy nasza mikrofalóweczka, a także lodówka. Do użytku maszynisty jest również czajnik, z którego możemy korzystać oczywiście na postoju. Najważniejszym elementem, jaki znajduje się na lokomotywie, jest maszynownia, do której zwiedzania teraz Państwa zapraszam. W maszynowni przede wszystkim znajduje się cały panel i cała szafa pneumatyczna, która odpowiada za sterowanie hamulcami. Są tutaj zawory wszystkich kranów poszczególnych hamulców, które możemy odcinać. Dodatkowo po lewej stronie znajduje się uszynianie całego składu. Jest to system kluczykowy, w którym, żeby uszynić pojazd, musimy na początku pneumatycznie za pomocą kluczyków odciąć pierwszy oraz drugi pantograf, a następnie dopiero uszynić pojazd. Zwiedziliśmy już kabinę maszynisty, zapraszam Was teraz na krótką wycieczkę po wagonach. Jesteśmy na pokładzie środkowym, który jest w odróżnieniu od wagonów Bombardiera po prostu zlokalizowany i posiada część tutaj taką dla podróżnych. Natomiast za Państwa plecami znajduje się pokład dolny oraz pokład górny, również udostępniony dla podróżnych. Zapraszam Państwa teraz na zwiedzanie pokładu górnego. Znajdujemy się teraz na drugim końcu składu naszego pociągu. Jesteśmy obecnie w wagonie sterowniczym 316B wagonów Sandek. Wagon ten jest wykorzystywany w systemie push-pull. Znajduje się zawsze na drugim końcu składu lokomotywy i służy do sterowania tym składem z jego drugiego końca bez konieczności objeżdżania tego składu lokomotywą. Jest to bardzo wygodne w momencie prowadzenia składów, które zmieniają kierunek jazdy, ponieważ nie musimy wykonywać manewrów w stacji. Wagon sterowniczy łączy sobie dwie funkcje. Poza tym oczywiście, że możemy sterować z kabiny maszynisty tym wagonem, posiada on również część pasażerską. Każde z siedzeń wyposażone jest w osobne gniazdko 230 V, które ułatwia bardzo pracę, jeżeli chodzi o ładowanie różnych mobilnych urządzeń. I na końcu wagonu sterowniczego znajduje się również przedział konduktorski. Znajdujemy się teraz na pokładzie górnym wagonu sterowniczego 316B. Oczywiście wagony są wyposażone we wszelkie nowoczesne systemy informacji podróżnego, oczywiście interkomy do kontaktu bezpośredniego z kabiną maszynisty, jak i również we wspomniane gniazdka oraz bezprzewodową sieć Wi-Fi. Zapraszam Was teraz do kabiny wagonu sterowniczego. Jesteśmy teraz w kabinie maszynisty wagonu sterowniczego. Jak widzicie, jest on bardzo podobny do kabiny, którą mamy na lokomotywie. Oczywiście z tego wagonu jedynie sterujemy tym, co robi lokomotywa. Jest to taka
cecha pociągów typu push-pull. Również jak na lokomotywie, na środku znajduje się ekran, na którym mamy prędkościomierz oraz wskazania wszystkich falowników, które znajdują się na lokomotywie. Po prawej zaś stronie również umiejscowiony jest ekran diagnostyczny, który pokazuje nam dokładnie sytuację wszystkich urządzeń, które znajdują się i na lokomotywie oraz na wagonie sterowniczym, a także pomaga nam w lokalizacji oraz usuwaniu usterek, które występują na pojeździe. Z lewej strony, tak samo jak na lokomotywie, czyli nie mamy tutaj żadnych zmian, również podgląd na kamery boczne, a także ekran rozkładu jazdy, na którym możemy wygenerować sobie rozkład jazdy pociągu, który aktualnie obsługujemy. Na panelu środkowym również radio produkcji kalibera, a także system informacji podróżnego, na którym wybieramy relację pociągu oraz który obsługuje wszystkie tablice, które znajdują się na składzie pociągu. To już koniec naszej całej wycieczki po push-pullu produkcji PESY Bydgoszcz. Zapraszam Państwa do oglądania kolejnych odcinków i dziękuję za uwagę.